on gra w kabarecie, pisze wiersze dla dzieci, opiekuje się w ogóle dwójką dzieci, no bo gra w kabarecie, więc ma w chuj czasu. Przywitajcie go wielkimi brawami, takimi bardzo mocnymi, jakbyście byli najbardziej wypoczętą publiką na świecie. Przed wami Tomek Nowaczyk! Myślałem, że zginął. Dobry wieczór! Cześć, dzięki za te brawa. Słuchajcie, miałem w swoich występach nie poruszać tematów politycznych, ale muszę i mam nadzieję, że zrozumiecie, bo moja żona jest sędzią i naprawdę mnie wkurza, gdy słyszę, jak ludzie mówią, że sędziowie są fałszywi, nieuczciwi, pazerni, niesprawiedliwi i kradną. Kurwa, to, że moja żona taka jest, to nie znaczy, że wszyscy sędziowie są tacy. W ogóle chcemy z żoną urozmaicać nasze pożycie seksualne. Ostatnio udawaliśmy nieznajomych. Ja ją zaczepiłem na ulicy, ona kazała mi się odpierdolić i zadzwoniła na policję. Uważam, że powinniśmy zacząć inaczej nazywać kobiecy okres. I proponuję, żebyśmy zamiast takiego staroświeckiego, przebrzmiałego słowa miesiączka, zaczęli używać jakże aktualnego miesięcznica. Zwłaszcza, że przecież i okres, i miesięcznica mają bardzo podobny wpływ na ludzi nimi dotkniętych. No bo tak samo jak podczas okresu, podczas miesięcznicy też niektórym ludziom odpierdala i nie sposób się z nimi dogadać. W czasie miesięcznicy też nie ma miejsca na zabawę i leje się krew. No i najważniejsze, ze względu na miesięcznicę też niektórymi drogami nie wjedziesz. W ogóle, jeśli nasz kraj chce być taki niezależny na arenie międzynarodowej, nie chcemy, żeby zagranica nam coś dyktowała, to ja się pytam, dlaczego my przyjmujemy nazwy wiatrów, huraganów, wichrów wymyślone za granicą? Że Niemcy sobie wymyślą, że wieje Xawery i potem u nas w Polsce wieje Xawery. Tu jest Polska, to powinny wiać polskie patriotyczne wiatry i powinniśmy im nadawać polskie patriotyczne imiona. Zobaczcie, o ile lepiej by wtedy wyglądały nagłówki w gazetach. Wiemy, gdzie uderzy Seba. Janusz znowu nad polskim morzem. Brajanek narozrabiał. Karyna dmucha jak nigdy. Byłem niedawno w Ikei. Macie w Szczecinie Ikeę? Ale wiecie, co to jest Ikea? Takie większe pepko. No i poszedłem do restauracji Ikea i zamówiłem sałatkę grecką. Dostałem główkę sałaty, paczkę sera feta, słoik oliwek oraz instrukcję montażu. Niestety kończy się lato, nieubłaganymi krokami zbliża się zima i to mnie denerwuje, bo nie lubię zimy. Zima to jest przerąbana pora roku, bo zawsze jak zaczyna się zima i przychodzą pierwsze mrozy, nie, minus kilka stopni, od razu słyszy się wszędzie o zamarzających na śmierć bezdomnych. I to jest naprawdę straszne. Przecież kiedyś bezdomni zaczynali zamarzać dopiero gdzieś przy minus 20. W PRL-u przy minus 5 przeciętny bezdomny chodził w siatkowanym podkoszulku. Co się porobiło z tymi ludźmi? Teraz, żeby przeżyć jakieś lekkie mrozy, to bezdomni się muszą chować po jakichś rurach ciepłowniczych. Kurde, kiedyś bezdomny to był bezdomny, a teraz to tylko zwykłe cioty w rurkach. Jestem rodzicem i wkurzają mnie inni rodzice, którzy uważają, że ich dzieci są najpiękniejsze na świecie. To jest głupie. Przecież wiadomo, że te wszystkie ich bachory są w chuj brzydkie przy moich. Ja lubię dzieci, bardzo lubię dzieci, ale nie wszyscy lubią dzieci. Ja miałem taką ciotkę, która jak byłem mały, zawsze jak do nas przyjeżdżała, dawała mi czekoladę. Gorzką. To tak bym zawsze po imprezie miał seks. Gejowski. Zresztą w sumie gejowski seks i gorzka czekolada mają dużo wspólnego ze sobą, no bo i tu na pierwszy plan wysuwa się kakao. Ale no ta skubana, no mogła temu biednemu dziecku, czyli mi nie dawać nic, no jakby nie było czekolady, nie pomyślałbym o czekoladzie, a tak to doskonale zdawała sobie sprawę, że pieprzona, gorzka czekolada spowoduje u mnie tylko pieprzone, nieutulone poczucie tęsknoty za pyszną, słodką, mleczną czekoladą. A wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że człowiek jak debil żartę cholerną, gorzką czekoladę, chuj, może zasmakuje. Nie zasmakowała. Gejowskiego seksu też nie polubiłem. Lubię porządek, ja bardzo lubię porządek i ubolewam nad tym, że obecnie nie mogę mieć w domu takiego porządku, jakbym chciał, bo mam w domu dwójkę małych skubańców, którzy w dupie mają moje starania o porządek, bo moi synowie jedzą tak, że praktycznie to powinni już nie żyć. Bo oni mają ujemny bilans energetyczny, nie wiem jak oni to robią, ale po ich posiłku więcej żarcia leży na podłodze, niż oni wcześniej mieli na talerzach. Więc mając dwójkę takich dzieci, chcąc utrzymać porządek, to miałbym zapierdol jak wróżka zębuszka u chorego na paradontozę.
Ale robię co mogę i nie jest tak źle, bo ludzie naprawdę mają bajzel w mieszkaniach. Ja niedawno przy okazji jednego występu nocowałem u kolegi, który ma w mieszkaniu taki syf, ale po prostu taki syf, że rano wszedłem do łazienki, tak spojrzałem na kibelek, a chuj, wysram się w pociągu. Pociągiem pojechałem do Krakowa i w Krakowie, jak to w Krakowie, wciągnął mnie melanż. I do 6 nad ranem piłem alkohol, ale potem ambitnie wstałem o 9, żeby pobiegać, bo miałem trening do zrobienia, 30 km, a mówię, prawdziwy sportowiec zawsze pójdzie na trening, nawet jak jest najebany. Sławek Peszko wam potwierdzi. Zresztą od 4 lat nie palę fajek, więc bieganie w krakowskim powietrzu to jest dla mnie zajebisty substytut, nie? Ale tyle złego mówią o tym krakowskim powietrzu, nie jest takie złe, da się oddychać, tylko trzeba najpierw dobrze pogryźć. W każdym razie, biegałem sobie wokół Błoni, nie? Bo tam niedaleko miałem hostel, żeby jakby co zdążyć dobiec się wyżygać. Taki wysiłek na treningu, nie? No i jak biegałem, to na tych Błoniach, tam na trawie odbywało się takie pokazowe szkolenie policyjnego psa, że stoi tłumek gapiów, stoi sobie policjant, obok niego na smyczy drugi pies i naprzeciwko nich pozorant. Wiecie, kto to jest pozorant? Ktoś, kto coś udaje. Ja na przykład jestem pozorantem, jak moja żona wraca z pracy i opowiada jakieś swoje historie, nie? Bo ona, kurwa, zawsze brnie w jakieś wątki poboczne i z tego wszystkiego wychodzi taki monstrualny poemat dygresyjny, nie? Że bez kitu, ona jakby miała na konkursie recytatorskim powiedzieć prosty wierszyk typu dzik jest dziki, dzik jest zły, to jej zawsze wyjdzie jebany Beniowski. Więc ja wtedy pozoruję słuchanie. Moje myśli gdzieś tam sobie odpływają, ja tylko potakuję i od czasu do czasu dodaję takie tak? No co ty, serio? Taki generator losowych odpowiedzi udających zainteresowanie, podczas gdy tak naprawdę masz wyjebane. A moja żona za to jest zajebistą pozorantką w sypialni. Czy nie, że udaje orgazmy, ona udaje, że mamy współżycie. W każdym razie wróćmy do właściwego pozoranta. Koleś wygląda jak jakiś przybysz z matplanety, że cały ubrany w takie grube, ochronne waciaki na tułowiu, rękach, nogach, głowie. Każą mu spierdalać przed psem, no to spierdala. Za chwilę wypuszczają psa, pies po kilku sekundach go dopada, chwyta zębami za pancerz, wzorcowo przewraca na ziemię i za chwilę, już mniej wzorcowo, pies zaczyna ruchać pozoranta. Ale naprawdę, no po prostu dyma go, jakby był najlepszą suką w mieście, nie? Napierdziela jak Rocco Siffredi po rozpoczęciu pierwszego dnia zdjęciowego po 2-miesięcznym urlopie. Tam rypie bez litości. Część ludzi się śmieje, inni w szoku. Rodzice zasłaniają dzieciom oczy. Ruchany koleś tak jakby zamknął się w sobie. Ja założę się, że w tym momencie przez jego głowę przebiega myśl i to wszystko za 50 zł, kurwa! A pies dalej wesoło chędoży swoją grubą sukę. Próbowali go ściągnąć z tego biednego koleś, ale nie dało rady, bo piesek się zachowywał jak taki szczeniaczek, który dorwał kapę. Moja szmata! I bardzo mnie ubawiła ta sytuacja. Mówię, kurczę, ale mi się trafił przypadek. I dopiero po chwili dotarło do mnie, że to wcale nie musiał być przypadek. Przy dzisiejszych władzach taka może być celowa polityka organów ścigania. Że chodzi nie tylko o to, żeby przestępcę dopaść, ale dodatkowo upokorzyć. Żeby gnoja sprowadzić do parteru i w przenośni i dosłownie. Przecież taki wyruchany przez psa przestępca, on nie będzie kozaczył, on tylko pokornie przyzna się do winy, żeby jak najszybciej zakończyć traumę uprawiania fizycznej miłości z psem. A zobaczcie, jakie to będzie miało działanie wychowawcze. Jak rozejdzie się, że policja tak robi, to każdy przeciętny sebek dwa razy się zastanowi, zanim napisze na murze jebać psy. Bo będzie wiedział, że akurat ta karma wraca i któregoś dnia to jego może ruchać pies, który będzie mu szeptał do ucha: nie żyć drugiemu, co tobie niemiłe, suko! Nie wiem, jak skończył ten koleś, może został jakimś krakowskim celebrytą, teraz przeżywa, pisze wiersze, chodzi po rynku głównym. Ja chciałbym być celebrytą, bo celebryci mają w życiu łatwiej. Mogą pisać książki. I jak jesteś celebrytą, to nie musisz pisać Ulyssesa. Jak jesteś celebrytą, to na dobrą sprawę nie musisz pisać czegokolwiek. Niedawno Ewa Wachowicz wydała książkę, znaczy książkę. Na okładce Ewa Wachowicz z trzepaczką między cyckami. No jakby skubana wie, o co chodzi, nie? Że Ewa Wachowicz, cycki, trzepanie, no to wszystko się układa w taki logiczny ciąg, nie? I książka nosi tytuł Porady kulinarne na każdy dzień roku. I Ewa Wachowicz napisała tam pół strony wstępu. O tym, że zawsze brakowało jej miejsca, w którym mogłaby zapisywać swoje ulubione przepisy kulinarne, dlatego wydaje tę książkę, która ma potem ponad 300 pustych stron, żeby czytelnicy mogli w niej zapisywać swoje ulubione przepisy. No, to jest pozycja przeznaczona dla ludzi, którzy są na takim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, że nie wiedzą, że są sklepy papiernicze, kurwa.
Ja nie mam nic do Ewy Wachowicz, naprawdę, MILF, pierwsza liga, fajna babka, ruchałbym, ale nie kupowałbym, bo to kurwa nie jest książka. To jest zeszyt, tylko 30 razy droższy niż zwykły zeszyt. Kupując taką książkę, czułbym się tak, jakbym poszedł do burdelu, zapłacił 100 zł, dziwka dała mi ręcznik i powiedziała, idź tam sobie zwalić. Zawsze brakowało ci miejsca, żeby sobie zwalić, iść do kąta. Dlatego postanowiłem, że nie kupię tej książki, pożyczyłem od kolegi. I powiem wam, nawet do tego zapisywania przepisów się ni cholery nie nadaje, bo wszystkie strony posklejane. Ja nie mam zadatków na celebrytę. Daleko mi do celebryty. Uświadomiło mi to ostatnio moje konto pocztowe, bo ja często, żeby pamiętać o tym, że mam coś zrobić, to wysyłam sam sobie maila. Z tego samego konta na to samo konto. Jak ostatnio wysłałem sam sobie maila, wjebało mnie do spamu. I to mi uświadomiło, jak mało ważnym człowiekiem jestem, skoro nawet moje konto pocztowe uznaje, że ja sam sobie nie mam nic ciekawego do przekazania, nie? Że nie warto się interesować tym, co ja sam sobie chcę kurwa powiedzieć. To jak ja mam być ważny dla kogokolwiek innego? Czy takiego Jana Pawła II wrzuciłoby do spamu? Nie, bo nie żyje. Ale ja już się boję sam sobie wysyłać maile, po prostu mam taki lęk przed odrzuceniem, to pogłębia moją nieśmiałość. Ja zawsze byłem bardzo nieśmiały. Często jako nastolatek chciałem sam sobie zrobić dobrze, ale zaraz rezygnowałem, bo w sumie nie wiedziałem, jak zagadać. Nigdy nie miałem zadatków na celebrytę. Już w podstawówce byłem tak mało popularnym dzieckiem, że nawet mój zmyślony przyjaciel udawał, że mnie nie zna. Żyje ktoś z was w związku na odległość, ale takim prawdziwym związku na odległość? Wiecie, kiedy jest prawdziwy związek na odległość? Prawdziwy związek na odległość jest wtedy, kiedy kochasz tak bardzo, że dostajesz sądowy zakaz zbliżania się. Ale kobiety nie potrafią docenić prawdziwej miłości, a przecież lepszy taki związek na odległość niż bliski związek, jaki niedawno był oskarżony zespół Decapitated. Nie wiem, kojarzycie aferę? Polski zespół metalowy, znany za granicą, który grał trasę po Stanach Zjednoczonych. Trasa została brutalnie przerwana, bo trafili do amerykańskiego aresztu oskarżeni o zbiorowy gwałt na fance w koncertowym busie. Na szczęście po paru miesiącach wypuścili ich. Okazało się, że laska zmyślała, była karana za fałszywe zeznania, ale na początku, jak gruchnęła ta wiadomość, że grozi im kilkadziesiąt lat więzienia, to ja mówię, no kurwa, przerąbane, no nie ma szans. No, mówię, jedyna szansa dla nich, gdyby się okazało, że ofiara jest czarnoskóra. No bo to są jednak Stany Zjednoczone, nie? Rządzone przez republikanów, przez Trumpa. Ta, w takiej sytuacji, moim zdaniem, na bank wypuściliby z więzienia białych muzyków, a czarnoskórą ofiarę skazali za, nie wiem, kradzież nasienia. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że o takie paskudne, wstrętne przestępstwo został oskarżony zespół, który gra naprawdę fajną, ambitną muzą. Mówię, kurwa, no nie mógł gwałtu zbiorowego popełnić Zenek Martyniuk? Wiem, że samemu byłoby mu ciężko dokonać gwałt zbiorowy, ale nikt przy zdrowych zmysłach by za gnojem nie tęsknił. A już chciałbym słyszeć, jak on się tłumaczy amerykańskim gliną. Przez spódniczkę zbyt kusą, oszalałem, wyzywającym strojem kusiła cały czas, więc jej proszku do drina dosypałem i puknąłem na śpiocha tylko raz. Byłem niedawno w Komforcie, takim sklepie z wykładzinami, i w tym sklepie spotkałem Mateusza Grzesiaka. Wiecie, kto to jest Mateusz Grzesiak? Taki coach. Wiecie, kto to jest coach? Z angielskiego coach. Tapcza na autobus, naciągacz. I Mateusz Grzesiak chciał w tym sklepie sobie kupić gumoleum. Taki sobie postawił cel, żeby go zrealizować i tym samym się zrealizować. I sklep był czynny do 21, godzina 20:59, a ten chujek włazi. No to podbija do niego ochroniarz i mówi, że proszę nie wchodzić, bo 21 zaraz zamykamy. To ten na niego z ryjem, że jest znanym ryjem i coachem, i że proszę go obsłużyć i sprzedać mu gumoleum. Ochroniarz mówi, wypierdalaj, że nie będzie wypierdalał. Ochroniarz się wkurzył i mówi, opuść natychmiast strefę komfortu. A teraz opuszczę swoją strefę komfortu, bo chciałem się wam przyznać do tego, że lubię się onanizować przy filmikach Chodakowskiej. Także również ja ćwiczę z Chodakowską, a nie tylko grube laski, które mają celulit taki, że na ich udach można by grać w golfa. Ale nie chodzi o to, że Chodakowska mi się podoba, bo akurat nie jest w moim typie, podobnie jak wszystkie inne brzydkie kobiety.
Ale ja wiem, że nie uroda jest najważniejsza. Ja lubię sobie robić dobrze przy Chodakowskiej, bo ona mnie przy tym zajebiście chwali i motywuje. Ja co chwilę słyszę tylko: dobrze, pięknie to robisz, wytrzymaj jeszcze trochę. Czujesz, jak ci rosną ćwiczone partie ciała? Mówię, no coś tam rośnie. Tak jak mówiłem, lubię dzieci. Ale ćwiczymy z Ewą, żeby ich nie mieć więcej. Ale naprawdę lubię dzieci, bo dzieci są wspaniałe. Dzieci potrafią logicznie myśleć, wyciągać wnioski, bazując na własnych doświadczeniach. Mój starszy syn kiedyś, jak był mały, na przykład mi się pyta: tata, a starzy ludzie mają kłopoty z pamięcią, prawda? Mówię, no zdarza się, że mają. A dlaczego akurat o to pytasz? No bo zawsze jak przyjeżdżamy do babci, to ona tak na mnie patrzy i mówi: a kto to tu do nas przyjechał? Mój kolega ma córeczkę, urocza dziewczynka. I ten kolega kupił sobie nowy telewizor. I strasznie się srało ten telewizor. I tłukł dziecku do głowy, że pod żadnym pozorem nie wolno ekranu dotykać palcami. No i któregoś dnia wraca z roboty, jak się łatwo domyślić, cały ekran ujebany, jakąś bitą śmietaną, kremem, czymś. Woła córkę i mówi: Basiu, co tu się stało? A ona: no bo ja tak jadłam torcik i tak się potknęłam i ten torcik mi tak poleciał na ten telewizor. On widzi, że dziecko przerażone, to trochę złagodniał i mówi: i co, i próbowałeś zgarnąć paluszkiem? Nie, paluszkiem nie wolno, widelczykiem. Ja bardzo kocham mojego starszego syna. To jest wspaniałe, mądre dziecko. Łączy nas szczególna więź. Jestem naprawdę szczęśliwy, że go mam. Zwłaszcza, że wiem, jakie to szczęście jest ulotne. Przecież niekoniecznie musiało tak być. Tyle się słyszy na przykład o zamianach dzieci w szpitalu. Przecież i u nas mogło do takiej zamiany dojść. Naprawdę aż strach pomyśleć, co by było, gdybym nie dostał tego wspaniałego, mądrego chłopca, tylko moje dziecko? Ja przepraszam, że brnę w takie sentymentalne rejony, ale jestem bardzo sentymentalny, ja łatwo się wzruszam. Najbardziej się wzruszam, gdy na ulicy widzę, jak dzięki żulom wózki dziecięce dostają nowe życie. Ja normalnie wtedy jakbym słyszał, jak te śmieci w tym wózku gaworzą i kwilą. I ja chcę, żeby ta piękna chwila trwała, więc ja wchodzę w to, ja zawsze podbijam do takiego żula, zaglądam mu do wózka i robi takie: a ty, a kto to taki ślicny został wygzebany ze śmietniczka? Ostatnio się zupełnie rozkleiłem, bo na ulicy spotkałem żula, który pchał taki podwójny, dwumiejscowy wózek. Mówię: kurwa, bliźniaki! Synek złomek, córka makulaturka. A nie jest łatwo utrzymać taką gromadkę, chociaż są pewne ułatwienia, bo wiadomo, jest 500+, jak dzieciak idzie do szkoły, to ma darmowe podręczniki. Naprawdę, wszystkie podręczniki są darmowe, oprócz religii. Za religię jako jedyną trzeba zapłacić, nawet ma na okładce napisane cena detaliczna, co łaska plus VAT. I jak się dowiedziałem, to się wkurzyłem. Mówię: nie, pierdziele, jak szkoła ma być darmowa, religia też będzie darmowa. Pojechałem pod dworzec, przydybałem Jehowych, zajebałem im strażnicę, wróciłem do domu, rzuciłem dzieciakowi i mówię: ucz się! Żona mówi: co ty, porąbało cię, przecież oni mają inną wiarę, inne zasady. Mówię: chuj, będzie miał czwórkę! Zresztą poczyta strażnicę, zacznie się integrować społecznie, odwiedzać sąsiadów. Może lepiej, żeby czytał strażnicę, niż niektóre podręczniki do religii, tak jak ten, w którym napisali, że masturbacja jest grzechem gorszym od bomby atomowej. Tak, tak. Mieszkańcy Hiroshimy do dzisiaj mówią: o, walić ofiary, i tak dobrze, że Truman nad naszym miastem sobie nie zjechał na ręcznym. Jeden ksiądz kiedyś powiedział, że nie mogę się masturbować, bo jak ja się masturbuję, to Bóg patrzy. Mówię: jak ma taki fetysz? Ja mam też młodszego syna, Łukasza, który sam na siebie mówi Uciu i tak też go nazywamy. I on też ma swoje przemyślenia, oczywiście mniej błyskotliwe niż starszy, bo jest po prostu głupszy. Ale coś tam z tej mózgownicy wychodzi. Ja ostatnio na przykład wchodzę do kuchni i patrzę, a mój Łukaszek leży rozjebany na kafelkach, nie? Mówię: Łukasz, ale czemu leżysz na ziemi? Bo się bawię w podłogę. Mówię: w sumie. Chociaż powiem wam, słabo się bawił w tę podłogę, bo jak się potem wywalił i zdarł sobie maskę, to klasa ścieralności dużo niższa niż przy panelach. I mój młodszy syn uwielbia oglądać bajki. I chciałem go czegoś w życiu nauczyć i mówię: że synek, nie możesz brać bajek na serio. No bo
bajki nie są tak jak prawdziwe życie. Na przykład Bob Budowniczy rozmawia z koparką. No w prawdziwym życiu nikt nie rozmawia z koparką. Nie wiem, czy mi uwierzył, bo za chwilę wychodzimy na spacer, koło nas akurat remontują ulicę i przechodzimy koło koparki, w której siedzi robotnik i krzyczy: no odpal wreszcie, ty kurwa pierdolona! Mój uciu uwielbia się bawić w chowanego, chociaż jego próby schowania się to jakby w struktury Ku Klux Klanu próbował niepostrzeżenie przeniknąć czarnoskóry szpieg. No jest w tym słaby, nie? On na przykład chowa się tak, że staje za zasłonką, zasłonka sięga mu dotąd, tu widać mu całe nóżki, on uważa, że już się schował. Nie? Jak pierwszy raz tak się schował, to miałem takie: ale kurwa, już? A druga myśl, jak taki zrypany plemnik dał radę pierwszy dotrzeć do jajeczka. Chociaż wiem jak. Wiem jak, bo mój młodszy syn musi we wszystkie gry wygrywać, a oczywiście jako małe dziecko we wszystkim jest chujowe. Na przykład wracamy do domu, ścigamy się, kto pierwszy dobiegnie do drzwi. Niech ktoś tylko spróbuje przed nim dotknąć klamkę. Od razu mu się włącza takie: uciu, miał być pięzie! I tak samo było przy zapłodnieniu, że popierdalają te wysportowane, przypakowane na siłce plemniki, a za nimi z tyłu taki mały, zasmarkany plemnik. Nie chciałem być pięzie! I ten z przodu: dobra, puśćcie go, bo będzie ryczał, no. A chodźcie, my przed śmiercią sobie pozwiedzamy cipkę. No. Jeden poród był, jest co zwiedzać, no. Ja oczywiście nie chcę dziecku psuć dzieciństwa, ja go po prostu szukam tak, jak on się chowa. No po prostu rodzina debili, stary debil łazi po całym mieszkaniu i udaje, że nie umie znaleźć małego debila, który schował się tak, że mu widać połowę jego debilowatego ciałka. Chociaż ostatnio pomyślał i schował się do szafy. Narobił przy tym oczywiście tyle hałasu, że od razu wiedziałem, że jest w szafie, ale mówię: dobra, dam gówniakowi szansę, nie? Skończyłem odliczać i krzyczę na całą chatę: no i gdzie ten Łukaszek się schował? A z szafy: tata, tu! A najgorsze, że jak ja go źle szukam, to jest taka samonakręcająca się spirala debilizmu, bo on teraz ma wyjebane, on teraz chowa się tak. Mam ojca debila, co się będę wysilał? Powinienem go uświadomić, że nie tak chowają się ludzie w prawdziwym życiu, nie tak inni ludzie ich szukają. Z drugiej strony, zobaczcie, o ile łatwiej by mieli tacy zbrodniarze hitlerowscy, gdyby wszyscy szukali ich tak, jak szukają własnych dzieci. Wtedy po zakończeniu II wojny światowej na każdej berlińskiej ulicy stałby jakiś nazista, robiąc tak, a obok chodziliby alianci. No i gdzie ten Himmlerek się schował? No nigdzie go nie ma, no chyba sam wrócę do tej Norymbergi. Jak tak obserwuję dzieci zza płotu przedszkola, to stwierdzam, że dzieci mają różne marzenia, w zależności od tego, czy dziecko jest chłopcem, czy dziewczynką. No bo jak spytasz przeciętnego chłopca, kim chciałby być, gdy dorośnie, to on ci odpowie, że chciałby być policjantem lub strażakiem. Czyli on już wie, że będzie musiał się dużo uczyć, zdawać trudne egzaminy, a potem ciężko harować dla dobra społeczeństwa. Jak spytasz przeciętnej dziewczynki, oczywiście nie każdej, ale niestety ciągle wiele takich jest, kim chciałaby zostać, gdy będzie duża, to ona ci odpowie, że ona by chciała być księżniczką. Jebane małe, leniwe szmaty. Jakie w dzisiejszych czasach są szanse, żeby zostać księżniczką? Trzeba spać z księciem, a więc one już kalkulują, że zrobią karierę przez łóżko. Oczywiście chłopcy też mają nierealne marzenia, że na przykład chciałby być rycerzem. To wtedy taki chłopiec sobie wyobraża, że klęka przed księciem, książę wyciąga miedź i pasuje go na rycerza. A gdy twoja córeczka mówi, że chciałaby być księżniczką, wyobraź sobie, jak klęka przed księciem, książę wyciąga miedź i pasuje. Ja też mam swoje marzenia. Chciałbym być bogaty, chciałbym żyć na wysokim poziomie, korzystać z ekskluzywnych dóbr. Na przykład najbardziej ekskluzywna kawa na świecie to Kopi Luwak. Pewnie część z was wie, jak powstaje, ale kto nie wie, to wytłumaczę. Powstaje tak, że dorodne ziarenka kawy są zjadane przez takiego zwierzaczka małego. Ta kawa przechodzi przez tego zwierzaczka i te ziarenka lekko nadtrawione są wydobywane z jego kłupy. Podobno nadaje to kawie niepowtarzalny aromat. Ta kawa kosztuje 1000 zł za kilogram, gdzieś około. I ostatnio jadłem na obiad sałatkę z kukurydzą i potem jak siedziałem w łazience, to przyszedł mi do głowy pomysł na zajebiście ekskluzywny popcorn. Pomyślcie o tym, gdy będziecie jedli popcorn karmelowy w multikinie. Ja też mam takie marzenie, żeby na świecie było lepiej, żeby nie było nienawiści, nie było rasizmu. Ale to jest marzenie ściętej głowy, bo rasizm jest nawet w naszym środowisku stand-upowym, gdzie tacy komicy jak ja, pochodzący z kabaretu, nie są do końca lubiani przez takich prawdziwych
komików, prawdziwych stand-uperów z dziada pradziada, z rodowodem, gdzie ojciec czystej krwi stand-uper, zwycięzca kilkunastu wystaw i kilkudziesięciu open mic'ów, pokrył matkę stand-uperkę, czempionkę, a ona powiła mu miot ślicznych małych stand-uperzątek i te stand-uperzątka od dziecka uczyły się srać do kuwety i od razu pisać o tym żarty. To te stand-uperzątka mnie nie lubią. I się zastanawiam, czy w innych środowiskach tak jest, jak na przykład złodziej pierwszy raz kogoś zabije, to seryjni mordercy go hejtują na forach dla przestępców. I kurwa kasztan, nie? Robią mu czarny PR wśród jego potencjalnych klientów, bo odchodzą do takiej ofiary jego zabójstwa i mówią: ło panie, kto to panu tak spierdolił? Nie wiem, czy są wykwalifikowani przestępcy, nie wiem, jakie by trzeba mieć kwalifikacje, żeby być przestępcą, no. Jakie studia skończyć, no na przykład taki seryjny morderca, który trzyma w piwnicy poćwiartowane zwłoki, no nie wiem, co on mógł skończyć. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Bohaterem mojej młodości, moim bogiem, mogę powiedzieć, był MacGyver. MacGyver to był taki super bohater skrojony na moją miarę, bo on był bardzo inteligentny, ale jak coś się działo, był jakiś przypał, to MacGyver spierdalał. I ja mam tak samo, tylko nie jestem inteligentny. Zawsze podziwiałem pomysłowość, inwencję MacGyvera, ale naprawdę aż boję się pomyśleć, co odjebałby MacGyver, gdyby w jego czasach były trytytki. Przecież gdyby MacGyver miał trytytki, to on by odbudował Tupolewa i to tak, że ten Tupolewy poleciał, rozjebał brzozę i wylądował. Cały dzisiejszy świat się trzyma na trytytkach. To jest genialny wynalazek. Gdyby wynaleziono je wcześniej, na bank znalazłby swoje miejsce w historii. O Kazimierzu Wielkim byśmy dzisiaj mówili, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił trytytkowaną. Krzyżacy przynieśliby Jagielle dwie nagie trytytki. A pierwsze zdanie zapisane w języku polskim brzmiałoby: daj, a ja przyjebie trytytką, a ty poczywaj. W ogóle myślicie, że rzymskim żołnierzom chciałoby się przybijać Jezusa gwoździami do krzyża? Na szybko wzięliby trytytki. Ała! Co, za ciasno? No sorry, to jest trytytka, tego nie cofniesz. Ja, jako komik, dużą część swojego życia spędzam jako kura domowa, bo nie pracuję na etacie, i mam przemyślenia kury domowej. Ostatnio sformułowałem paradoks pana domu. Każde żelazko jest silniejsze od siebie samego. Bo kiedy w czasie prasowania niechcący zaprasujesz taki jebany zagniot, to potem go za chuja tym samym żelazkiem nie rozprasujesz. I z tym epokowym odkryciem pobiegłem do żony, ona mówi: widzisz, bo nasze żelazko jest dokładnie takie jak ty. Mówię, że co, że gorące? Nie, stare chujowe i nie umie naprawiać własnych błędów. A jestem dla niej bardzo dobry, naprawdę. Ja często jej kupuję podpaski albo różne inne dowcipne artykuły. Oczywiście robię to w markecie, bo gdybym miał o tym rozmawiać ze sprzedawczynią, to bym się spalił ze wstydu. Zwłaszcza, że ja mam taki feler, że w takim bezpośrednim kontakcie, tak face to face, zawsze jebnę coś nieodpowiedniego. Kiedyś chciałem swojej żonie, wtedy jeszcze dziewczynie, kupić taką seksowną haleczkę, taką wiadomo, tutaj z takimi koronkami, z prześwitem na cycki, nie, długość taka 3/4, cipki. No, że jak tu się podniesie ręce, to tu Bożenka mówi: a kuku, nie? I poszedłem do takiego dobrego sklepu z bielizną, mówię sprzedawczyni, o co chodzi, mówię, jaki wzrost dziewczyny, jaka waga, ona się pyta: a jaki rozmiar piersi? Ja mówię: no tak liczbowo to nie wiem, nie? Myślę sobie, no Hiszpana nie zrobię, no to duże nie są. I tak patrzę na tę sprzedawczynię i w tym momencie mi olśniło i mówię: wie pani co, takie trochę większe niż u pani, ale też małe. Więc co ja musiałbym pieprznąć, gdybym był spytany o podpaski? Zwłaszcza, że tam są tak chore kryteria doboru tych artykułów. Na przykład na opakowaniu podpasek narysowanych jest 5 kropelek i z tego kilka jest zakolorowanych. To co by mnie sprzedawczyni spytała, jakie jest mocne krwawienie, kurwa? Ale taki bardziej kapuśniaczek, ulewny deszcz, górski strumyk czy powódź we Wrocławiu w 97? No nie wiem, żeby wyjechać z domu, to musiałem zbudować tratwę. Więc kupuję w markecie, ale nie jest łatwo, bo to są nie tylko te kropelki, oprócz kropelek tam są jeszcze rozmiary. S, M, L. Ja wiem, czy to duża cipka, czy mała. Nie znam się na cipkach, nie mam porównania. Na fiutkach się znam, na przykład wiem, że 11 cm to już taki w chuj duży, nie? Ale cipka? Jakbym je spytała sprzedawczyni, to też pewnie odwaliłbym coś na zasadzie: nie ma, mogę porównać? Nie, no u pani to jest kawał cipuchy, to prawdziwy wielki kanion, to moja mniejsza, tak pół tej cipki. Na dwa palce. A to są nie tylko podpaski. Jak mi żona pierwszy raz kazała kupić wkładki, poszedłem do obuwniczego. Tam nie miałem problemu, doskonale znałem rozmiar 38.
Dla mojej ukochanej kupiłem najlepsze, najdroższe na wypasie, zachwycony, wracam do domu, a ta na mnie z ryjem, że nie o takiej chodziło, o takie do bożenki. Mówię, kobieto, zamilcz! To są zajebiste wkładki Scholla, anatomiczne, w saćce, dopasują ci się! Jeszcze mają specjalną powłokę antygrzybiczą. Ja wychowywałem się w czasach, gdy matki były oazą normalności i przerażają mnie dzisiejsze czasy i to, co na przykład jeszcze niedawno się odpierdalało w kwestii świeżaków, a za chwilę to samo będzie ze słodziakami, kiedy w internecie spotykało się ogłoszenia typu w zamian za borówkę Basię pokażę brzoskwinkę Kasię. Kiedyś mi się wydawało, że jesteś szmatą, jak dajesz dupy za iPhone, ale jak dajesz dupy za świeżaka, to dopiero jesteś szmatą. Albo naprawdę kochasz swoje dziecko. Ale kiedy matki są agresywne, jak ktoś dla beki wrzucił, że kupił świeżaka dla psa, to matki chciały go dojechać. Po prostu wpisy matek na forach są tak agresywne i wulgarne, że one same mi się układają w taki gangsterski rap. Elo mordy, promocja Biedronki, gang świeżaków 2017, MC Madka i DJ Chora Córka. Aha, 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 aha. Yo, madafaka, ty daj mnie świeżaka. Mordo zdradziecka, mieć muszem dla dziecka. Dla psa kupujesz suko, Krzysia Kalafiora. Ty szmato, tu się jebni, bo córka jest chora. Jak chora, to wiadomka, że przez samo H. A ja z całego serca jebię twego psa. A jeśli znów świeżaków zabraknie dla mnie, na ustach jedno hasło, HWDB. Skrót to oczywisty, jasny jak słońce, znają go matki, chuj w dupę, Biedronce. A propos słowa, które tam padło na końcu. Według statystyk, przeciętny polski mężczyzna ma penisa o 2 cm krótszego od średniej europejskiej. Wiecie dlaczego? Przez Bałtyk, kurwa! Bo jak raz w roku musisz jechać na wakacje na to jebane zimne morze, które ma temperaturę minus 5, kurwa, stopni, no jak jesteś nad morzem, no nie zamoczysz? No zamoczysz, ale cię, kurwa, kurczy na cały rok! I potem każdy facet po powrocie z wakacji tylko wieczorem stoi w łazience z linijką, no kurwa, był dłuższy, no co, ja od dupy mierzyłem? Na szczęście są też bardziej optymistyczne statystyki, na przykład przeciętna pensja w Polsce to obecnie prawie 5000 zł. A przeciętny Polak, Polka, dorosły uprawia seks 143 razy w ciągu roku. Ja się pytam, kto tak kurwa zawyża te średnie? Przecież 143 razy w ciągu roku to jest prawie co drugi dzień, wliczając w to okresy, choroby, fochy, wizyty u teściów. Przepraszam, jak masz na imię? Nie ty, kurwa, Artur. Artur! Nie rucham! Koleżanka. Edyta. Edyta, spokojnie, ja szanuję twoją prywatność, także nie będę cię tutaj pytał przy ludziach, ile zarabiasz. Ale jakbyś tak się mogła określić, czy więcej niż te 143 razy, czy mniej? Z Arturem. Czy bez Artura też się liczy? Jak to, przypominasz sobie? A, taka sytuacja była, no, no. Tu obiad robiłam, no. Artur się zakradł. Mówię, o jebany. Mniej raczej, tak? Dobrze wnioskuję? Wie, a ty skąd wiesz? Na orgię do nich chodzisz, czy co? Sąsiadka, przyszłam na orgię, dzień dobry. A po wszystkim, no jeszcze sól pożyczę, nie? No Edyta, więcej czy mniej? Nie wiem, no... On na śpiocha cię zakrada. Teraz wiem skąd tytuł filmu, ja cię kocham, a ty śpisz. Nie, ja podejrzewam, że mniej, no bo normalni ludzie tyle się nie ruchają. No kurde, 143 razy, to ja w całym swoim życiu tyle seksu nie uprawiałem. Znaczy się, że z kimś. Bo sam to dzisiaj jak do was jechałem. 3 godziny w samochodzie, co robisz, nie? Zresztą jak będę wracał, to też to będę robił, tylko będę myślał o Edycie. Artur, wybacz, no ładna jest. Ale ja myślę, że te statystyki to obliczają pewnie jacyś pseudonaukowcy, bo obecnie jest odwrót od nauki. Dużo jest durnych teorii, antyszczepionkowcy, chemtrailsy, chuje muje, dzikie węże, prawda? Ziembici i inne tam. I mi się wydaje, że właśnie dużo jest takiej pseudonauki i pseudonaukowych twierdzeń. Na przykład wielu ludzi twierdzi, że trzmiel zaprzecza prawom fizyki latając. Moim zdaniem mucha zaprzecza prawom fizyki, srając na sufit.
Jak ona to robi? Bo to, że suka siedzi na suficie, okej, ma jakieś haczyki i się trzyma, ale jak ona daje pod górę? Ja nie wiem, czy jedzenie kupy daje większy odrzut niż jedzenie grochu, bobu czy fasoli? A może ta suka wcale nie umie srać pod górę, tylko jest taka złośliwa, nie? Że siedzi, taki ładny biały sufit, upierdolę! I robi sobie na łapkę i mazia, nie? A potem wiecznie wyciera te osrane łapki. W sklepie mięsnym na moim osiedlu na szczęście nie ma much, ale na ścianie mają piękną sentencję. Szynki kroimy od początku do końca. Gdy pierwszego dnia Bóg tworzył światłość, oni już tam byli i kroili szynki. Gdy nadjadą miejsce apokalipsy, wszystko będzie się walić, ludzie będą umierać w męczarniach, oni będą mieli wyjebane, oni będą stali i kroili szynki. A dzień później szynki może już kroić tylko owsiak. A propos owsiaka, wielu oburzyły słowa Jurka Owsiaka, który życzył Krystynie Pawłowicz seksu. I mnie też te słowa oburzyły, bo naprawdę, jak można być tak chamskim wobec drugiego człowieka? Przecież jeśli życzenie Owsiaka się spełni, to w tym wszystkim będzie musiał brać udział jakiś niewinny mężczyzna. Owsiak, ty chory pojebie! Kim jesteś, żeby drugiemu człowiekowi życzyć takiego losu? Chyba, że się ktoś zakocha. Ja na przykład zawsze bardzo łatwo się zakochiwałem, kolejna moja wada. Na przykład na studiach dostałem prawdziwego pierdolca na punkcie laski, której zupełnie nie znałem, ale bardzo mi się spodobała z wyglądu, że jak ją pierwszy raz zobaczyłem, to było takie jeb, nie? Że jeszcze więcej niż pamięciuwa. Ja po prostu odwalałem tam głupie rzeczy. Ja kupowałem jej bukiety kwiatów, mimo że mnie nie było stać, i wysyłałem przez kolegów posłańców. Próbowałem umówić się na randkę. Podkradałem jej używaną bieliznę i trzymałem pod poduszką. Ona mnie olała. I bardzo dobrze. Bo po prostu tak teraz, na zdrowy rozum, no to takie zakochanie się od pierwszego wejrzenia to jest absolutnie nielogiczna, bezsensowna rzecz. Przecież my w ogóle nie znamy tej drugiej osoby. No chociażby w tym moim przypadku ta dziewczyna, w której się zakochałem, mogła się okazać rozwiązłą puszczalską szmatą, która w ogóle się nie szanuje, dyma się z każdym i tylko obciąga kutasy na lewo i prawo. No, mogło tak być. Ale mogła też być zupełnie niefajna. Ja zawsze byłem bardzo łatwowierny. I dlatego się cieszę, że byłem dzieckiem i chodziłem do szkoły na zabitej dechami wsi w czasach, kiedy nie było tylu pedofilów. Bo gdybym ja dzisiaj był dzieckiem w dużym mieście, codziennie wracałbym ze szkoły zadowolony z kieszeniami pełnymi cukierków, nie? Jeszcze bym się chwalił mamie. Mamo, zobacz, ile cukierków skombinowałem od takiego jednego pana. Ile zapłaciłem? Prawie nic. Zresztą to nasz taki mały sekret. Nie można być łatwowiernym, wierzyć we wszystko, co się widzi, co się czyta. Na przykład koło mnie jest sklep Alkohole Konesera. Przechodzę tam codziennie. Ani jednego konesera nie widziałem. W ogóle nazewnictwo sklepów i punktów użyteczności publicznej to nie jest prosta rzecz, bo na przykład jak masz ośrodek zdrowia, przychodnie, prawda? I jeśli zatrudniasz tam nawet najlepszych lekarzy na świecie, chociażbyś pod adresem świadczonych przez siebie usług medycznych słyszał same ochy i achy, no nie nazwiesz w dzisiejszych czasach przychodni Achmed. Niektóre reklamy są głupie, na przykład reklamy nowoczesnych telewizorów pokazujące, jaki piękny, nieskazitelny obraz jest w nowoczesnych telewizorach. Jestem targetem takiej reklamy, oglądam taką reklamę na swoim starym, gównianym telewizorze. Chyba, nie wiem, może jestem głupi, ale nie widzę różnicy. Dobre hasło reklamowe powinno być krótkie, dobitne, zapadać w pamięć i jednocześnie w tej krótkości powinno dawać informacje o tym, do czego dany produkt służy. Ja wymyśliłem takie idealne hasło reklamowe. Durex i chuj. A propos Durexa, mam dwóch synów i moi synowie są zapatrzeni we mnie. No po prostu nie wiedzą, że ich ojciec, są mali i jeszcze nie wiedzą, że ich ojciec tak naprawdę jest zjebany. Zwłaszcza młodszy syn ma tak, że coś się zepsuje, jakaś zabawka, tatuś naprawi. On myśli, że ja wezmę tę zabawkę, pójdę do warsztatu, chwycę narzędzia i naprawię to wszystko, jakaś pieprzona złota rączka. Szczyt moich możliwości naprawczych to było założenie oponki na kółko samochodziku. A to i tak musiałem pokryją mu popierdalać do wulkanizatora. Ale chcę mieć szacun u dziecka, więc co robię? Gnoja oszukuję. Ja zawsze kupuję gnojowi dwie takie same zabawki, jedną chowam w garażu. Wtedy coś się zepsuje, idę do garażu, wypierdalam starą zabawkę, biorę nową, wracam jak bohater. Nie? Mówię, zobacz jak tata zrobił, nawet nie widać. A nie powinienem go oszukiwać, powinienem go uświadomić, powiedzieć, synek, jakie tatuś naprawi, przecież ty jesteś chodzącym dowodem na to, że tatuś jedynego narzędzia, jakie codziennie trzymał w ręku, nie potrafił na czas wyciągnąć. Starszy syn też jest we mnie zapatrzony. Niedawno wracaliśmy z miasta, już się robiło ciemno i mieliśmy przejść przez park i młody do mnie mówi, żebym go chwycił za rączkę. Myślę sobie, to jest pojebane, ale... Dobra, chwyciłem go za rękę
Przeszliśmy przez ten park i powiem wam, jakbym nie trzymał dzieciaka za rękę, ten się zesrał ze strachu. Z drugiej strony, ja zawsze byłem zapatrzony w moje dzieci, bo to cudowne chłopaki, przeurocze, ale ostatnio kupiłem sobie kota. Znaczy kotkę, piękną, cudowną Brytyjkę. I przywiozłem tego kota do domu i tak popatrzyłem na dzieci, na kota, na dzieci, na kota, na dzieci, na kota. Pieprzyć dzieci, mam kota! Kot mnie w ogóle uczy życia. Ja mając kota zaobserwowałem ciekawą rzecz, że jak idziesz z kotem do weterynarza, to przybytek weterynarza nazywa się lecznica. Jak sam idziesz do lekarza, idziesz do przychodni. Wniosek jest oczywisty. Tam leczą, a tu po prostu jak debil przychodzisz. A moja kotka jest kochana, cudowna, nie jest taka pojebana jak inne koty. Znaczy, nie jest, nie była. Bo kiedyś wracam do domu z występu, późno w nocy, kładę się spać, jeszcze nie zasnąłem i nagle kot zaczyna napierdalać. Zaczyna miauczyć tak, jakby ktoś go obdzierał ze skóry. Tak, miau, 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 miau. Mówię, co się odpierdziela, nie? Wstałem rano, kot dalej nadaje. Miau, miau, miau. Nasypałem jej jedzenia, nic nie ruszyła. Ja nie jestem panikarzem, więc trzeźwo zanalizowałem sytuację i pomyślałem, Jezus Maria, kicia umiera, 1800 zł, pójdzie się jebać. Ale póki co nie umiera, ale wygląda coraz gorzej. Łazi na takich ugiętych łapkach, powłóczy tyłkiem po ziemi. Mówi, Jezus Maria, sparaliżowało mi kota. Wózek kotu będę musiał kupować. Mówi, jak ona tymi łapkami będzie pchać te kółka? Jeszcze przebije pazurkiem oponkę. Ja kurwa nie umiem wymienić oponki. Chciałem ją pogłaskać, to ona położyła główkę na ziemi, wypijała tylną część ciała. Mówię, biedactwo, pokazuje, gdzie ją boli. I za chwilę przyszła niania mojego młodszego syna, która sama ma dwie kotki, tak spojrzała na nią i mówi, ruja. Ja mówię, co? Ona, ruja, potrzebuje chuja. Ja mówię, o nie, moja kicia jest porządna, moja kicia nie robi takich rzeczy. Ona, tak to popatrz. I pogłaskają tutaj z tyłu, tak nad ogonkiem, a ta już głowa w dół, dupa do góry i wystawia wszystko, co tam ma. Mówię, fuj, co za ohydne, obrzydliwe, seksualne kocisko. I to trwało, kurwa, 3 dni. Po prostu kotka w rój jest tak zboczona, no. Łazi cały czas po tym mieszkaniu, miauczy, miau, miau. Co chwilę tęsknie, patrzy w okno, mówię, tak, ja cię wypuszczę, a za chwilę będę miał w domu gromadę bękartów. Ja mając kotkę w rui rasową, to czułem się jak ojciec zbuntowanej panienki z dobrego domu, która chce z tego domu uciec i puszczać się z jakimiś obdartusami gdzieś na skłocie. Nie dało się tego kota w ogóle pogłaskać bez podtekstów seksualnych, bo jak tylko chciałem ją dotknąć, głowa w dół, dupa do góry i wystawia wszystkie otwory, żeby tylko jak najłatwiej było trafić. Nie? Po prostu kotka w rui jest tak zboczona, że Sasha Grey to przy niej zakonnica. I to taka naprawdę dobrze prowadząca się. A najgorsze, co ta zboczona kotka robiła, to wchodziła na nasz dywan w salonie i nagle zaczynała tak dupą pocierać o dywan, nie? Mówi, o jebana, moim dywanem sobie panieruje pieroga. Mówię, ty zaraz zetrze tę cipkę, nie? I tak patrzę na tę zboczoną kotkę, która o mój dywanik froteruje swój dywanik. I mówię, jebane kocury, o ile łatwiej mają w życiu od nas. No bo kobiety wysyłają tak niejednoznaczne sygnały, że ty nie wiesz, czy ona ma na ciebie ochotę, czy nie. Edyta, jakbyś chciała przelecieć jakiegoś obcego faceta, nie? Nie Artura. To jakie sygnały byś mu dawała, jakbyś tak mogła wszystkim pokazać? No nie wiadomo, no seksualna zgaduj zgadula, nie? A potem, że gwałt, że gwałt. A jakby Edyta była kotką w rui, to łaziłaby po całym Szczecinie i krzyczała, chce mi się dymać, przyjmę kutasa, kutasa. I taki kocur wie, kocur nie musi kupować prezentów, zapraszać na randkę, wysłuchiwać gadania. Kocur nawet nie musi się przedstawiać, kocur po prostu przychodzi, wchodzi, odchodzi. A najgorzej z tą pieprzoną kotką było w nocy. Nikt przez całą noc nie mógł zmrużyć oka, bo kot napierdziela. Wow, wow, chcę kutasa, wow, wow. W końcu o 4 nad ranem nie wytrzymałem, wstałem z łóżka, mówię, pierdolę, sam wyrucham tego kota. Żona mówi, co ty, porąbało cię, idź spać. Oczywiście nie zasnąłem, następna noc tak samo. Kot miauczy, nikt nie śpi, o 4 nad ranem wstaje żona, mówi, idź wyruchaj tego kota. Mówię, teraz to już mi się nie chce. Oglądałem Hoda Kosko. Jakoś wytrzymałem do rana i nagle nad ranem koniec rui. Wszystko minęło jak ręką odjął. Kicia zapomniała, że przed chwilą była rozwiązłą, puszczalską, futrzastą szmatą. I tak po kilku rujach i kilkunastu nieudanych, nieprzespanych nocach zawieźliśmy kicię do weterynarza i kicia została poddana sterylizacji. I teraz cały czas jest grzeczna, świątobliwa, aseksualna. I ostatnio żona tak patrzy na mnie, na kota, na mnie, na kota, na mnie, na kota. Ja mówię, co?
Ona nic, no bo zobacz, jaka ta kicia jest kochana, nie, po tej sterylizacji, a ty, jak ci się chce dymać, to tylko chodzisz taki wkurwiony. Mówię, no i co? Bo akurat byłem wkurwiony. Ona nic, no postanowiłam ci jakoś pomóc. Mówię, no zarąbiście, ściągam spodnie. Ona, nie, głuptasku, mówiłam cię na wizytę. I mówię, ty kurde, do lekarza? Ona, gdzie do lekarza? Weterynarz to zrobi za 200 mniej. Mówię, bardzo śmieszne. Ja przynajmniej w przeciwieństwie do kota umiem panować nad swoim popędem seksualnym. Ona, tak, to przestań pocierać kroczem o dywan. Oczywiście z tym popędem seksualnym trzeba by coś zrobić, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Ja kiedyś swojej ówczesnej dziewczynie zaproponowałem, żebyśmy zabawili się w pielęgniarkę i pacjenta i ona się zgodziła. Więc ja założyłem piżamę, położyłem się do łóżka, ona ubrała się w strój pielęgniarki, przyszła do mnie, podłączyła mi kroplówkę, podała chujowy obiad, a sama poszła się ruchać z jakimś lekarzem. Mojej żonie w ogóle nic nie proponuję, bo ostatnio nieśmiało zaproponowałem, że może byś mnie tak przypięła do łóżka, nie? Ona okej, okay. Mówię, kurde, co jest, urodziny mam, czy co, dzień dziecka, ale dobra, zamknąłem oczy, wyciągnąłem ręce, nie, czuję ciach, 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 jestem przypięty, mówię, o super, mówię, to teraz możesz robić to, na co tylko masz ochotę, ona, zajebiście, idę spać. Ja mówię, ej, nie tak się umawialiśmy, rozkuj mnie natychmiast, ona, sorry, to jest trytytka, tego nie cofniesz. I jeszcze jedną rzecz chciałem sprostować, bo tyle wam mówiłem o tym, że lubię dzieci, ale lubię dzieci nie wszystkie. A lubię dzieci takie jak moje, takie średnio mądre. Nie lubię takich przemądrzałych małych gnojów. Mój syn ma jednego takiego w klasie. Gnój oczywiście zawsze wszystko wie, najlepiej się uczy, po szkole chodzi do szkoły muzycznej, na angielski, hiszpański, swahili, kurwa. Jego ojciec jest przystojny. Zarabia 10 razy tyle, co ja, ma 20 razy droższą brykę, kutasa pewnie do kolan. Matka jest piękna, to jest taka dama, która nawet pewnie jak myje podłogę szmatą w kuchni, to w wieczorowej sukni, w idealnym makijażu, wolną ręką wygrywa na pianinie etiudy Chopina, jednocześnie trzaska mężowi gałeczkę życia, szepcząc mu do ucha z prośności po francusku z nienagannym akcentem. No po prostu idealna rodzina, ja ich kurwa nienawidzę. I ostatnio spotkałem tego małego gnoja i mówię, a zrypię gówniakowi mózg, nie? I mówię, ty młody, ono, mam do ciebie zagadkę, co to jest? Stoi przy drodze na jednej nodze. To ten mały fiut mi nawet odpowiedział wierszem. Temat to dla mnie nie nowy, odpowiedź to znak drogowy. Mówię, oj chłopczyku, nie masz racji, to kurwa po amputacji. Dzięki serdeczne byliście, kochani. Dobranoc!